Na co dzień pracuje w dziale remontów i inwestycji Huty Miedzi Legnica, ale po pracy ma niecodzienną pasję. Marek Nedwidek bada zbiorniki wodne, tworzy mapy batymetryczne, bierze udział w akcjach poszukiwawczych i ratunkowych na różnych akwenach. Wieloletnie zamiłowanie do zgłębienia podwodnych tajemnic spowodowało, że powierzono mu funkcję wojewódzkiego specjalisty do spraw ratownictwa podwodnego. Takie pomiary na co dzień robi się tylko w marynarce wojennej lub innych służbach mundurowych związanych z ratownictwem wodnym. Chcąc wykonywać to niecodzienne zajęcie, trzeba mieć do dyspozycji odpowiedni sprzęt w postaci sonaru. Jego urządzenie, choć mocno zużyte, to wraz z właścicielem wciąż wspiera te jednostki służby, które proszą o pomoc. Efektem pracy pana Marka są mapy batymetryczne, czyli kolorowe plany akwenów wodnych, które wskazują głębokości w poszczególnych miejscach badanych zbiorników. Wykonał on już mapy wszystkich zbiorników w okolicach Legnicy, jeziora w Łagowie, Kunicach, Jeziorzanach, Jaśkowicach, Szczytnikach, Rokitkach i Spalonej.